Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Gmina Ostrowiec ma budżet na 2019 rok. Zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego zadłużenie Ostrowca jest obecnie na najniższym poziomie w historii i jest to wynik najlepszy w naszym województwie. Tegoroczne dochody budżetu ostrowieckiego mają osiągnąć poziom niespełna 261 milionów złotych. Wydatki zaś mają tylko w niewielkim stopniu przekroczyć tę kwotę. A to oznacza zarówno rekordowe dochody, jak i wydatki, a przede wszystkim wyjątkowo niski deficyt. I właśnie do tej kwestii miał wątpliwości jeden z opozycyjnych radnych. Plan deficytu budżetowego na 2018 rok wyniósł prawie 8 milionów złotych. Plan deficytu budżetowego na 2019 rok wynosi niewiele ponad 100 tysięcy. To dobrze rokuje na przyszłość, pokazuje stabilność budżetową gminy. Ale ja chciałem zapytać, czy są jakieś istotne zagrożenia dla realizacji przedstawionego budżetu? Zarzuty o wiele większego kalibru wytoczył klubowy kolega, który przedstawił całą serię uwag dotyczących tegorocznego planu dochodów i wydatków. Padły więc pytania o zbyt małe wydatki na ochronę zdrowia czy zaniżone koszty wywozu nieczystości. Wydziale 900, rozdział 90.002, gospodarka odpadami komunalnymi, widnieje kwota wydatków w wysokości 6 700 000 zł. Natomiast po stronie dochodów z wpływów, z opłat pobieranych na gospodarowanie odpadami komunalnymi, do budżetu gminy wpłynie 4 900 000 zł. Stąd też budżet będzie dokładał do wydatków 1 800 000, czyli pośrednio również wszyscy mieszkańcy. W ocenie kilku radnych Prawo i Sprawiedliwość w sposób niewystarczający gmina Ostrowiec Świętokrzyski angażuje środki finansowe na budowę mieszkań. Na lata 2019-2023 zaplanowano budowę tylko jednego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. Jest to stanowczo zbyt mało, ponieważ potrzeby są znacznie większe. Podobnie niewystarczające środki są planowane na ochronę zdrowia. W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 826 tysięcy złotych. To jest jedynie około 3 promili wydatków budżetu. Wątpliwości opozycji ostro skomentował szef klubu prezydenckiego, który przypomniał m.in. o kompetencjach samorządu miasta. Miałem wrażenie w pewnym momencie, że przeniosą się w czasie i że będzie głosowanie nad absolutorium za wykonanie poprzedniego roku budżetowego, a nie nad projektem budżetu. No ale to tylko taka dygresja. Ale jak już tak analizujemy ten projekt budżetu, to pozwolą Państwo, że ja powiem o pewnych tendencjach i trendach w budżecie, a nie o poszczególnych liczbach, paragrafach, które jak wiemy dokładnie albo nie wiemy, będziemy mogli przesuwać środki w ciągu całego roku, żeby wykonać jak najlepszym wystąpieniu. Skarbnik gminy starał się za to rozwiać obawy opozycji, przedstawiając powody wyjątkowo niskiego deficytu. Co do zagrożeń wykonania budżetu, no to myślę, że tu głównym, myślę, że jedynym czynnikiem, który może w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na wykonanie budżetu, są czynniki zewnętrzne. Przede wszystkim no, niepewna sytuacja w tym momencie z cenami energii elektrycznej, które no, mówi się o 60% wzroście. Rząd obiecuje, że jednak nie będzie tego wzrostu, no, ale ciężko powiedzieć, jak sytuacja się rozwinie. Co do lokalnych opłat, no jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od kondycji naszych mieszkańców, czyli czym większe wpływy, dochody mieszkańców, tym większe dochody gminy. Za to z apelem przede wszystkim do opozycji o samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii głosowań wystąpił prezydent miasta. Ja chciałbym bardzo, abyście Państwo głosując za tym budżetem zachowali się samodzielnie, nie tak jak Wam nakazuje ktoś, tylko odeszli do tego osobiście, bo to mieszkańcy rozliczają Państwa za Wasze głosowania osobiste. Jeżeli Państwo nie chcecie zauważyć rozsądku, jeżeli nie chcecie zauważyć, że miasto nie zadłużamy, no to ja tu już nie mogę polemizować z takimi argumentami. Odniosę się
co do tych takich drobnych elementów, których pan radny tutaj zaznaczył. Kwestia budowy lokali socjalnych na lata 2019-2023. No pan nie powinien, to jest płytkie myślenie i takie nieodpowiedzialne. Ja bym wolał, żeby pan powiedział, żebyśmy w ogóle nie budowali, żeby poprawić na tyle kondycję społeczną, żeby nie było zapotrzebowania do lokali socjalnych. To w tą stronę trzeba myśleć. To samo z kwestią dożywiania dzieci, których też nie powinno być takich rodzin i takich dzieci, które trzeba dożywiać. I nad tym się trzeba skupić i trzeba zapewniać takie warunki, żeby takich sytuacji nie było, a nie robić getta i nie robić budowę kolejnych lokali. W uzasadnieniu takiej konstrukcji planu dochodów i wydatków radni usłyszeli raz jeszcze o prestiżowych dla miasta, już rozpoczętych, ale jeszcze niedokończonych inwestycjach, m.in. na Rawszczyźnie i Ostrowieckim Browarze. Było też o wspieraniu sportu, była też zapowiedź wyzwań związanych choćby z ostateczną już likwidacją gimnazjów, a więc problemem zagospodarowania kadry pedagogicznej. Prezydent zapowiedział też przeprowadzkę bazy MPK oraz pojawienie się pierwszych inwestorów na terenach przemysłowych przy ulicy Bałtowskiej, a wykupionych przez miasto. I wynik głosowania, choć był z góry do przewidzenia, to nieco zaskoczył. Za przyjęciem budżetu zagłosowali nie tylko wszyscy radni z klubu prezydenckiego, ale również radny Karol Wójcik z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jego koledzy za to wstrzymali się od głosu. Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Bezrobotnych, realizującego współfinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zadanie pod nazwą Świadomy Konsument to Doinformowany Obywatel, dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się szkolenie poświęcone prawom konsumenta. Biorąc pod uwagę dane statystyczne publikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, najwięcej skarg, bo aż ponad 50 tysięcy, dotyczyło usług telekomunikacyjnych. Drugą co do liczebności kategorii wniesionych skarg były te dotyczące usług finansowych. Było ich ponad 24 tysiące. Kolejna grupa skarg, najczęściej składanych przez konsumentów, obejmowała usługi związane z dostawami energii, gazu, ciepła, wody czy wywozu nieczystości. Na ten temat odbyła się właśnie konferencja w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dzisiaj będziemy informować, edukować na temat praw konsumenta. Myślę, że jest to temat wszystkim bardzo bliski, bo wszyscy jesteśmy konsumentami. A dzieje się to tak naprawdę za sprawą projektu Świadomy Konsument to Doinformowany Obywatel, który realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w naszym mieście. No i dzisiaj prawnicy będą szkolić naszych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w tym właśnie zakresie. Myślę, że naprawdę temat zasługuje na uwagę. Mam nadzieję, że po tych właśnie warsztatach nasi słuchacze będą pewniejsi w dochodzeniu swoich praw, będą sprytniej, precyzyjniej umieli uzasadnić reklamację ewentualną i myślę, że jeszcze wiele innych informacji tutaj zostanie upowszechnionych, bo właśnie taki jest cel realizowanego przez owo stowarzyszenie projektu. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w dniu 13 listopada 2018 roku podjął uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z powodu tego, iż od kilku miesięcy część członków Rady Nadzorczej w osobach Witold Orłowski, Elżbieta Pobrotyn, Tadeusz Mazur, Roman Gatkowski, Robert Fornal oraz Mateusz Gagat konsekwentnie sabotuje inicjatywy zarządu i pozostałych członków Rady Nadzorczej w zakresie zapewnienia spółdzielni należytego funkcjonowania. Praktycznie wszelkie propozycje przedstawiane przez zarząd napotykają nieuzasadnioną krytykę, która nie jest poparta ani rzeczową dyskusją, ani konstruktywnymi propozycjami pochodzącymi od wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej. Władysław Broniewski to od ponad 50 lat patron Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Co roku uczniowie przygotowują ciekawy program artystyczny poświęcony jego sylwetce. Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter. Minęło bowiem dokładnie pół wieku od chwili przyjęcia imienia tego znanego poety na patrona ostrowieckiego liceum.
programie przygotowanym przez uczniowską społeczność postarano zaprezentować się nie tylko znane wszystkim epizody z życia Broniewskiego. Ja pokazuję Broniewskiego jako przede wszystkim wyjątkowego człowieka, pełnego dramatycznych doznań, człowieka uwikłanego w swój los i w historię, w której uczestniczył, uwikłanego w dramaty swojego pokolenia, przeżywającego niezwykłe tragedie jako mąż i ojciec, bo Broniewski utracił zarówno ukochaną żonę, jak i córkę. Pokażemy też człowieka patriotę, wyrastającego z głębokich tradycji takich patriotycznych, narodowo-wyzwoleńczych, zwolennika marszałka Piłsudskiego, uczestnika Legionów Polskich i dramatycznie rozczarowanego komunizmem, bo wiemy, że Broniewski miał swój epizod komunistyczny, który był raczej wyrazem przeżywania przez niego swojej młodości, a nie przekonaniem ideowym. Także jego wielkie rozczarowanie dotyczące komunizmu. Mimo upływu lat, zarówno twórczość, jak i postawa patrona trzeciego liceum może budzić nie tylko podziw, ale nawet dumę. Biorąc pod uwagę jego życie i działalność, a wiem doskonale, że żył w trudnym okresie czasu, to można powiedzieć, że jest to wielki patriota. Jest to człowiek czynu, człowiek, który dla Polski zrobił wiele. Człowiek, który przecież walczył w Legionach Polskich, był uczestnikiem I wojny światowej. Zresztą w jego poezji można wyczuć wiele takiej nuty patriotycznej i my z tego się oczywiście, my tym się cieszymy, jesteśmy dumni, że taki patriota, taki człowiek jest naszym patronem. Według polonistów to, co nadal w poezji Broniewskiego jest aktualne, uniwersalne, a przede wszystkim atrakcyjne dla czytelników, to jego nawiązywanie do naszych cech narodowych. Poezja Broniewskiego jednak wyrasta z doświadczeń historycznych swojego narodu i Broniewski bardzo żywo reagował na każde doświadczenie takie i społeczne, i historyczne, bo to jest dwuwymiarowość poezji Broniewskiego. To na pewno, a my Polacy mamy jednak ten rodzaj literatury niejako zapisany w świadomości naszego narodu i po prostu taką poezję lubimy czytać. Z drugiej strony Broniewski opowiada o historii każdego człowieka, którego dotykają przeróżne dramaty i który w przeróżny sposób na te dramaty reaguje. Także myślę, że to jest poezja po prostu bliska młodemu człowiekowi, każdemu człowiekowi. Grudniowa Akademia była zwieńczeniem odbywających się przez cały ubiegły rok specjalnych lekcji, spotkań czy koncertów nawiązujących do życia patrona trzeciego liceum. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.